Hejka, z tej strony Eliasz. Bardzo dużo z Was prosiło mnie o to, żeby zrobić ciekawostki na temat łaski, no a że nie potrafię Wam odmawiać, to oto macie odcinek, o który prosiliście. Więc nie ma co przeciągać, lecimy z tematem. Łaska jest pierwszą postacią, która doczekała się zmiany aktora głosowego w angielskiej wersji językowej. Jeszcze podczas bety uznano, że lepiej sprawdzi się aktorka mówiąca płynnie po niemiecku. Wtedy wybrano też Lucy Paul. Był to jej pierwszy występ w jakiejkolwiek grze oraz ogólnie pierwszy występ jako aktor głosowy. Do tej pory grywała mniejsze role w różnych filmach, na przykład Fantastyczne zwierzęta i Jak je odnaleźć. W polskiej wersji językowej Łaskę gra Karolina Kalina, którą między innymi można było usłyszeć w trzeciej części Wiedźmina. Gościnnie pojawiła się też również w kilku popularnych polskich serialach jak Klan, M jak Miłość czy Na dobre i na złe. Warwick, bohater gry League of Legends, po swoim reworku dorobił się kwestii nawiązującej do flagowego tekstu Łaski. Mówi on tam: bohaterowie zawsze umierają. Heroes never die. Miał być początkowo tekstem, który bohaterka wymawia w chwili, gdy ją wybieramy. Ostatecznie zmieniono jednak to na I'll be watching over you. Na samym początku pseudonim Mercy przypisany był do Fary, a nasza bohaterka nazywała się po prostu Angelika. Ostatecznie Angelika przerobiono na obecne imię bohaterki, czyli Angela Ziegler. Nie potrafię po niemiecku. Kiedy pani doktor stała się Łaską, Farę przechrzczono na Rocket Dude. May i Łaska w dwóch różnych kwestiach komplementują nawzajem swoje wolne starzenie się. W społeczności graczy pojawiły się plotki, że Mercy jest nieśmiertelna, ale Blizzard zdementował to. Pani doktor podlega upływowi czasu jak każdy inny, po prostu dobrze się konserwuje. Jeśli idzie o wiek Angeli, to przy wychodzeniu gry pojawia się pewna nieścisłość z nim związana. Oficjalna strona głosiła, że pani doktor ma 34 lata, natomiast w filmie Recall wyskoczyła informacja, że lat ma jednak 37. Ostatecznie poprawiono informację na witrynie internetowej, aby naprawić tę rozbieżność. Podejrzewam, że dlatego, że łatwiej było zmienić cyferki na stronie niż poprawiać film. To Łaska uratowała Gendiego, zastępując części jego ciała mechanicznymi zamiennikami. Mercy jest chętnie parowana przez fanów w związki z różnymi bohaterami, chociażby ze żniwiarzem, żołnierzem czy nawet Farą. Jeśli jednak bazować na istniejących w grze przesłankach, najgłębsza więź łączy ją właśnie z Genjim. Bohaterowie pisują do siebie listy oraz kupują sobie czekoladki na walentynki. Angela jest twórcą technologii biotycznej, z której korzysta również żołnierz i Anna. Mercy nie jest jednak zadowolona, że Egipcjanka używa jej wynalazku do ranienia innych. Umiejętności medyczne Łaski są na tyle wysokie, że jest ona w stanie odtworzyć utracone oko Anny. Większość tekstów Angeli używana jest na co dzień przez lekarzy podczas rozmów z pacjentami. Tekst Łaski Medic! Wait, that's me! Nawiązuje do medyka z Team Fortress 2. Zresztą, Mercy miała o wiele więcej wspólnego z lekarzem z Team Fortress, na którym była silnie wzorowana. Nie tylko używa w walce promienia medycznego, ale również posługuje się językiem niemieckim, tak samo jak jej pierwowzór. Dobra, na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie znać albo łapkami, albo w komentarzu, jak Wam się podobało. No i oczywiście, czy chcielibyście oraz kogo zobaczyć w następnym odcinku. A tymczasem trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, mam nadzieję, że już niedługo. Pa, pa!